Od wczorajszego mojego sprawozdania z wojennego życia Warszawy niewiele się zmieniło w ciągu doby ubiegłej. Noc przeszła spokojnie dla Warszawy, bo poza Warszawą było krótkie starcie w rejonie Wabrzyszewa. Wyszły tam na patrol 4 czołgi niemieckie, na które natychmiast uderzyły nasze tankietki. Rezultat niezły. Z 4 czołgów nieprzyjacielskich 3 wzięto od razu do niewoli wraz z załogą, 4 ratował się ucieczką. Mówiąc językiem wojskowym, dał dęba. Nalotów na Warszawę było dzisiaj stosunkowo niewiele, prawie jakby ich nie było wobec wczorajszego dnia. Było kilka krótkich, ale rezultat dla nieprzyjacielskich lotników nie jest zbyt pomyślny. 3 zestrzelone, Warszawa widziała to, bo rozpadły na Śródmieście. Bronimy się więc i już rozgłos tego idzie po świecie. Cała prasa obca, wieje już laur sławy wokół Warszawy. Trochę nawet, jak to prasa przesadzając, rozgłośnie wszystkie, obce rozgłośnie. Pełne są komunikatów o postawie ludności, o postawie Warszawy, stolicy. Jednym słowem, staliśmy się przez tych kilka dni bardzo modni. Ale nie upajajmy się tą sławą. Na wojnie nic nie wiadomo. Może to już koniec tej zabawy wojennej. Może to już koniec tej warszawskiej wojny. A może znowu się ona zacznie. Nic nie wiadomo. To jednak wiemy na pewno, że jeżeli się znów rozpocznie, no to już trochę poważniej niż dotychczas. Nie należy nigdy patrzeć tylko na same dodatnie strony. Trzeba widzieć również i ujemne. Zwłaszcza jeśli one mogą być zadatkiem rzeczy nawet złych. Ta nieustanna po prostu psychoza, jaka ogarnia, widząca we wszystkim dywersję i dywersanta. Nie ulega wątpliwości, że ta dywersja istnieje i że ona odgrywa w działaniach wojennych pewną rolę. Ale musimy się zgodzić, że te szkody, które działalność dywersji spełnia, są niewątpliwie dużo mniejsze od tych szkód, które wywołuje psychoza lęku i obawy przed dywersantami. Należy się uspokoić, należy skończyć z tą podejrzliwością, nieufnością, widzenia wszędzie świateł, rakiet, tych cukierków zatrutych, baloników, Bóg wie niczego, to jest jedna sprawa. I łączy się ona z inną, mianowicie z tym, że ludzie w ogóle za dużo, za bardzo i za przesadnie są ostrożni. A więc weźmy sprawę gaszenia świateł. W dniu wczorajszym generał Czuma wydał rozkaz obieszczony przez radio i ogłoszony dzisiaj w prasie, że światła zielone są dopuszczalne przy pojazdach w nocy. Mimo tego wyraźnego, niewątpliwego zupełnie rozarządzenia, ja wracając dzisiaj z mokotowskiego odcinka wieczorem, zużyłem na przejazd 1,5 godziny, bowiem zatrzymywano mnie na każdym kroku z blaskiem światła, światła, światła i światła. A ja się uparłem i świateł nie zgasiłem i dojechałem do dowództwa przez cały czas walcząc z całą Warszawą. I jednym słowem tego rodzaju interwencją powodowaną przez lęk zupełnie unieruchomi się i sparaliżuje się życie wojska. Należy po prostu udawać, że się nie boimy. Każdy się boi. A cała odwaga polega na tym, żeby tej bojaźni nie pokazać po sobie. Otóż apeluję do ludności Warszawy, żeby pokazywała po sobie, że się nie boi. Po prostu robiła fason. Warszawa lubi fason i to powinno jej odpowiadać.